Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Jest ze mną Roki. Roki, chodź, przywitaj się. Ach, ty mój piesku, ty. Naprawiamy dzisiaj wuja przyczepkę. Dokładnie montuję ten błotniki plastikowe, bo mam zamiar skoczyć dzisiaj jak dzisiaj, bo dzisiaj jest aura niesprzyjająca, w sensie cały dzień pada deszcz, od 3 dni spadło chyba już 40 litrów na metr kwadratowy. Powinno to pomóc schodom. Sobie tutaj jeden zamontowałem, że tak powiem, ale jeszcze muszę to drugi wywiercić dziury, otwory. Za otwory muszę wywiercić. Myślałem, żeby skoczyć sobie samochodem, urwać trochę rzepki, bo muszę jeszcze zamówić, może jutro postaram się zamówić taki siekacz do rzepy, ręczny, z internetu. No, żeby było łatwiej to siekać i w ogóle szybciej, że tak powiem, niż tym takim ręcznym. Co jeszcze? Później, może w późniejszym czasie, by się go przerobiło tam silnik elektryczny czy coś, tak żeby było jeszcze szybciej, tak powiem. No, chciałem właśnie dzisiaj skoczyć po tę rzepę, pokazałbym wam od razu plantację, bo powiem wam, jest mega. No ale kurde, trochę mokre są liście, no i nie wiem właśnie. Zastanawiam się, czy jechać, urwać trochę tej rzepy, czy po prostu dać sobie spokój dzisiaj. Nie wiem. Drzwi już oprawione. Trzeba jeszcze zrobić obróbkę. Tak to wygląda. Wujo chyba będzie zadowolony, jak nie zgubi po drodze. Jeszcze tutaj. Co tak czuwasz? Co tak czuwasz? No, dogrywam drugą część do tego filmiku, bo miałem wtedy jechać właśnie po tą rzepę, ale nie pojechałem, bo co? No bo deszcz padał i takiej mokrej to po prostu nie opłaca się rwać. Jadę teraz BMW i wziąłem przyczepkę od wujka i wyrwiemy sobie trochę, bo dzisiaj mamy sobotę, także wjedziemy sobie tutaj pomalutku, narwę przyczepkę i powinno wystarczyć, więcej nie potrzeba, później się jeszcze urwie. Na spróbę zobaczymy, muszę się też przyzwyczaić do, no, do tego, do żarełka. Pokażę wam, jak wygląda plantacja, jakie są okazy. No wiadomo, że jeszcze one będą rosły. No powiem wam, że udała mi się w tym roku. Co prawda susza była przez pewien okres czasu, ale jest rzadko zasiana, no i to po prostu robi robotę. Tutaj z perspektywy kierowcy łąka elegancko wygolona, trawa jak na murawie. I tutaj zaczniemy chyba z brzegu sobie ją rwać. Liście piękne, piękne liście, naprawdę. Tutaj będzie, no, sporo będzie tego. Powiem wam tyle. Dobra, widzimy się za chwilę. Ja sobie tutaj jakoś zajadę fajnie, żeby móc wyrwać. Dużo nie będę gadał, bo nie wiem, czy będzie słychać, bo straszny wiatr jest. Pokażę wam, zobaczcie jakie liście. Jakie liście, jaka rzepa elegancka, patrzcie. Patrzcie jaka rzepa, no tutaj mam moja pięść i rzepa. Wyrwę kilka okazów i później wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Też coś tutaj podjada, no ale w porównaniu do tamtej mojej zeszłego roku to jest coś pięknego.
coś pięknego. Tak to po... Popatrzcie tutaj jaki. Super. I zbiorę się za rwanie, bo nie ma co tracić czasu. Lecimy z tematem. Super rzepa. Pięść rzepa. Będzie roboty przy niej. Oj, będzie. Ale taką to aż chce się wyrywać, że tak powiem. Nie takie malutkie, jak mi urosły w tamtym roku za stodołą. Kurde. Cudo. Naprawdę jestem mega, mega, mega zadowolony z tego, o, z takiej plantacji. A więc tak, już wyrwałem taki kawałeczek. No i przyczepka jest pełna. Teraz trzeba jechać na bazę. Kurna, strasznie tutaj wiatr wieje. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie słychać. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak się prezentuje plantacja rzepy. W przyszłym tygodniu pokażę wam, mam nadzieję, że przyjdzie mi ten rozdrabniacz i wam pokażę, jak to będzie działało. Także ja się z wami będę żegnał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na rolnikowo.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam was, Stachu. Yo!